Wschód aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga. Do tyłu! Do tyłu! Dawaj, sprężamy ruchy! Zabierzmy go z ulicy! Otwórz te drzwi! Lej! Uciekaj! Wieża, mówi Jade. Szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Uszczypnij. Boisz się. Wcale, że nie. To go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co, jeśli to zombie? Eee! Zombie! Uciekamy! Cześć, z tej strony Val. A to jest pierwszy odcinek z serii Dying Light. Jak widzimy, po pięknej scence jesteśmy przetransportowani do hotelu, schroniska, zwał jak zwał. Jak oni tam go nazywają, kij im w oko, ale
Klepka? U mnie w pokoju są takie klepki. Hehe. Ukradli, ukradli. Tak, bardzo mądre. Tu stara klepka, oczywiście nie wycyklinowana, bo po co? I nie polakierowana. A tu... O, płytki, która odstaje, hehe. Dobra. Koniec żartów, żarty na bok. Musimy stąd wyjść. Przestraszyć dzieci, jak zwykle. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Ale lubię spać. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? No, to raju nie przypomina. Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Trzech powiedz jeszcze. Co znaczy 31? Ja wiem, co znaczy 31. 31 to jest twój numer zarażony. To twój numer. Dzięki. No. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Wiecie, ugryz? 31 zarażonych, a zostało... Tam na dole? Czy w łapkę? Dobra. Amir zginął przez tego gościa? Cicho. Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Coś ci się, głupia czarna małpo, nie podoba? Jeżeli nie zamkniesz tego pyska, zaraz cię wyprowadzę na dwór i wpierdolą cię zombie. Ty chcesz tego? Więc zamknij ryj i stój cicho. A ty się nawet nie odzywaj. Dorwą nas po kolei, jednego po drugim. A ty to? Crane. Ja, to ja. A, tak. Jak twoja głowa? Głowa? W porządku, na miejscu. Słuchaj, póki szef nie powie, nie mam cię na liście. Leć więc z nim pogadać, żeby zacząć działać. Dobra. Wybacz, ale... okej. Okay. Zbył nas eklamusa, spoko. Które to piętro? 18, tu na górę 19. Otwarte? Szukam szefa. Jest w środku? A, to ty jesteś 31. Wchodź. Tak, ja jestem 31 i chcę być... nie, ja chcę być 69. Szkoda, że tylko tyle ludzi nie macie. Ale spoko. Co tu jest? O, jest i... Rahim. Hej, szukam... ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz a jak? Z moim wiekiem? Mam. Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, nie. Tak? Rozumiem, że... Znaczy pamiętam skrę... wszystko. Spadłem, zastrzeliłem, goniły mnie zombie. Temu ...i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować... Survival. Typowy. No gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potukła. Oj, to daj nową. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie, czy mogę je odzyskać? Dawaj to, chamie. Ja go teraz bardziej potrzebuję. Dawaj, chamie, mój... Łoki-toki moje. Dobra, weź se. Nie se, tylko sobie. Wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Nie wiem i nie obchodzi mnie to. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet... Tobie też to nie pasuje? Wyrzucić na dwór? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. To kup sobie nowe. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Same ze leniwy ciul. To nie fair, nie jestem leniwy. Zdejmij te gogle, bo wyglądasz jak pedał. Szefie. Daj se. Ten gość, co pedale. Mówi, siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. No i co, że może być pod ziemią? I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Dobra. Idźmy... Jestem leniem. ...na 13 piętro. Bam, 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 bam. Bam, bam. Daj pojeździć. Daj pojeździć. Kutas. Daj popalić. Ty nie pal tyle, bo masz tak już wyjebane oczy w kosmos, że człowieku. Ledwo patrzysz, ty.
Ty, ja nie wiem, ty. Może haluny masz, ty. Dobra, idź stąd, ty. A ty cześć. Gdzie się wybierasz? Na dół. 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Dobra, no, rurka. Daj tą rurkę. Wsadzić tą czarną dupę. Każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Nie, dobra, idź stąd. Jedziemy na 13 piętro. Jezu. Jak wielu ludzi tu umarło. Widząc po ścianach i krwi, no na pewno sporo. Głupie pytanie. To Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. No i straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jest. Padłem w drzemkę małą. Nie dotarłem jeszcze do policji. Taką delikatną na 3 dni. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Okej. Jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Jak to co jest? Biegnij, biegnij, biegnij. Cześć. Wow. Straciłeś głowę. Zaciąłem się. Chyba przy goleniu. Uciekając przed nim. O Boże. Musiałeś go zabić, co nie? Musiałem. Tak, cholera. To był mój brat. Z którego jaja? Trzeciego? Trzyjajowy? Trzeci? Spokojnie, już dobrze. Już dobrze. Już dobrze, Bobrze. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? No. Czy tam jest bezpiecznie? Jest. Wystarczająco bezpiecznie. Okej, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Co chcesz, ziomek? Leż spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę. O, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko, proszę. Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. No, dobra. Gaza. Tara, tara, ta, ta. Alkohol? Nie w tą stronę, gdzie jedziesz. Rara, hoppa, hoppa. Tak się wchodzi. Nie spodziewałaś się mnie, kurna, tak wcześnie? Okay, wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Tyle, tyle, tyle. Ty, ziomek. Tyle, tyle, tyle. Masz. Dam ci trochę. Podzielę się z tobą. Nie będę taki ham. Okay, nie jestem ham. Mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okej, okay, dziękuję. Proszę. Zajmę się nim już. Jasne. Dobra robota, 31. No. Cicha woda, cicha woda. Nie mówi się, czarny neandertalczyku, cicha woda, tylko się mówi, cicha woda. Brzegi rwie. Do cholery jasnej, naucz się gadać po polsku. W sumie ty to jesteś jakiś niewyględny, więc nigdy się nie nauczysz. Hej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Dobra, chcę mogę jechać. Chcę wdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Flaczki. Pogadać o twojej roli tutaj. Zupę ugotujmy z flaczków. Jedziemy! Tyry, tyry, ty, ty. I'm a magnet. Już cię śpiesz? No, dobrze, ziomek. Zabiłbym za bilet stąd.
kto by tego nie zrobił? A ty dalej ćpiesz i majaczysz? Przestań ćpieć. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ta? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jade, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Ale masz pryszcze na ryju. Zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnie, ale i tak bym cię... Brat też nie zginął. Właśnie no, tam... wygrzdrymgolił. Eksplozji, Rahim. No... I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz weź się tak nie napinaj, ty. 194. To się dusisz, jak nie musisz. Do roboty, jaką przydzieli ci Brecken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Aha. To idziemy się przebrać. Tu jest to wejście. Dobra. Co to w ogóle jest? Statystyki. Dobra, Rahim, jestem gotów. Ty, a co ty robisz w moim mieszkaniu? Ty! Pijesz moją kawę, czarnuchu. Zabieraj dupę na trening. Idź na górę. Już masz niedaleko. Super. W tą stronę. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. No i czeka nas trening parkouru. Jebut. Hop. Hop. O Jezu, musisz się teraz pokazywać i po cholerę się tu pokazujesz. Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. Nie umiesz szybciej włazić. Bam 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 bam. Bam bam. Bam bam. Witaj na fitnessie. Cześć. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Po polsku. Rób tylko, co ci powiem, okej? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Baja bongo! Rahim! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Jaja sobie z ciebie robię! Prima Pilis! Ho ho ho! Tylko szkoda, że wczoraj był Prima Pilis 1 kwietnia. Hehe. Dzisiaj mamy drugi. Juhu! Kurwa, nie tak miałeś skoczyć. Możesz mordę! Jasny gwint! Niezła jazda, co nie? Fajne. Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Ale już mi stanął. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina. Więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Tak? Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Dobra. To biegnijmy. Ram pom 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 pom. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejścia. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Co ty nie powiesz, ziomek? Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Mhm. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Te? Nieźle. Jak na nuba. Sam jesteś nub. Dawno ktoś ci ryja nie przetrącił? Dobra, właśnie rusztowanie.
I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. Tak, co z tego? To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. A założymy się, że przeżyję. Opa. Dobrze. Hop. Okej, czas na prawdziwy test. Tak. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. No kurde. Hop. Hop. Bardzo trudne, no nie powiem, że nie. Normalnie takie trudne, że no nie mogę sobie z tym poradzić. To jest tak trudne, że nie mogę sobie z tym poradzić, abym spadł i by była lipa. Okay, wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. No. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłem wcześniej. Wcześniej. No pewnie. Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym savantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. No, widzisz? Bo to tylko ja potrafię. Co się? Oj. Co się ze mną dzieje? Hej, mów do mnie, co się dzieje? Mama, tak. Coś poszło nie tak. Rahim, co się przed chwilą stało? Mama, tak. Na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. No idę. Idę powolutku. Przecież nic nie widzę. O, teraz widzę. No ale biegać nie mogę. Oj. Gówno. O, już mogę biegać. Juhu! Cześć. Cześć! Rahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? No, wrzydala. Nie, mam nadzieję. Chyba w gorszego się nie da. Wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzy. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. No. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Dobra. To idziemy do pana kwatermistrza. Pan kwatermistrz. Co mówi zombie do twojej zarażonej żony? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. No zgadnij. Że ma parszywy temperament? Nie bądź zgryźliwa. Ho, ho, ho. Suchar roku. Powiedzie ci kawał? Syn mówi do taty: tato, opowiedz mi kawał. Syn, czy tato na to: cycki. A syn na to: nie łapie. A tata: i nigdy nie złapiesz, bo jesteś rudy. Ha! A i miecz na dół. Koniec suchara. Do windy. Do windy, windy, windy. Nie sap, jak stara lokomotywa. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Ale ja wiem, że jesteś tym, którym nie jesteś. Dobra, pan kwatermistrz. Pan kwatermistrz jest tu. Cześć, ziomek. Ty jesteś nowym zwiadowcą. Tak. Mówi mi o tobie. Wow. Nazywam się Crane. Nauczę się twojego. Nie, nazywam się Vel. Dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A mogę ci tym mówi się, w łeb wy, no. Właśnie. W kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu przed wagile. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz. GRE. Nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. A ty jesteś taki paskudny, że jej nigdy nie znajdziesz. Dawaj rzeczy i spadaj. I to też dawaj.
co dostałem. Zardzewiały klucz nastawny. Ile to ma damage'u? 24, 19, 24. To rozmontujmy od razu, bo to jest niepotrzebne. Dobra, idziemy do Zira. Otwórz to. Tak. Okej, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. W oczy przywaliło. Biegniemy. Dobra, Nubie. Doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Nie mów tak do mnie, bo ci... W lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Wyjebie. Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Właśnie, nazywam się Crane. Nie ma czasu na podziwianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. No. Cieszę się bardzo. Daj to! Mam nadzieję, że te zgniłe... Puk, puk. Kto tam? Nikt tam. To po co put, put? Tak dla jaj. Halo? Suchar, Eroku. Jesteś tam? Szlak. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się Gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena? Tak. Chyba tak. Gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No to kup sobie lepszy internet. Stare eksperymenty. Albo sobie zainstaluj Skype'a. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa. Chyba sobie wacka. A potem rozrzucać je po całym mieście. I co? W nadziei, że część zarażonych jest je. A wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? Kiepsko. To nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. No, mnie wygonił. Dobra. W tym miejscu zakończymy sobie pierwszy odcinek. Także do zobaczenia. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się i hej!